Dzień dobry Państwu, witamy w magazynie sportowym Ostrowiec, odcinek 10, wracamy do piłki nożnej, wracamy do KSZO Ostrowiec, jesteśmy w szatni KSZO Ostrowiec. Dzisiaj naszymi gośćmi są były kapitan i wieloletni zawodnik KSZO Ostrowiec Klaudiusz Łatkowski. Witam, dzień dobry. Oraz nadzieja KSZO, drugi kapitan zespołu Paweł Czajkowski. Dzień dobry. Serdecznie witamy, no właśnie Klaudiusz. Brakuje nam Cię ciągle na boisku od kilku kolejek. Meczami pucharowymi z Pogonią Siedlce i ze Stalą Mielec zakończyłeś karierę. Łatwa to była decyzja, czy trudna i czym spowodowana? To znaczy, no, decyzja na pewno była trudna, bo to nie była taka spontaniczna decyzja, to już było od jakiegoś czasu, gdzieś ja już się zastanawiałem. Co zrobić, jak zrobić, gdzieś tam problemy na pewno tam z kolanem nasilały się od już, nawet nie to, że od miesięcy, tylko no już można powiedzieć od dwóch, trzech lat, no od kilku sezonów dokładnie, gdzieś tam cały czas jeszcze przeciągałem, no i tutaj już decyzja zapadła, że koniec, gdzieś tam na pewno też trochę obowiązków poza boiskiem. Też spowodowało ten natłok, że no, z czegoś musiałem zrezygnować, bo to już od paru lat tak łączyłem to wszystko. No i stąd taka decyzja tak naprawdę. Także mówię, spowodowało to też, że miałem przerwę teraz tak naprawdę i pierwszy raz mi się zdarzyło w życiu, że podczas przerwy praktycznie trzytygodniowej, tak? I w czasy nie robiłem nic dosłownie. I wtedy zauważyłem, że te 3-4 tygodnie pokazały, że to kolano gdzieś tam złapało trochę tlenu, można powiedzieć, i te objawy gdzieś tam puściły, tak? No dlatego zdecydowałem, że jeszcze wrócę, zobaczę, jak zacznę trenować, tak? No, trener też prosił, żebym jeszcze uczestniczył w tych meczach pucharowych, bo to było tak, można powiedzieć, na już, jeszcze ta kadra nie była tam kompletna. No ale Po tych meczach, tak, po treningach znowu to się odezwało i dlatego tak. Z tego, co ja pamiętam, to problemy z twoją nogą to trwały nie tam, jak mówiłeś, 3 czy 4 lata, ale pamiętam chyba jeszcze 10 lat temu miałeś taki potężny kłopot z łąkotką, chyba tak? Dobrze, to znaczy, tak, to się zaczęło tak naprawdę, no, nie wiadomo od czego, no też gdzieś tam było uszkodzenie chrząstki tak naprawdę, są 4 stopnie uszkodzenia, prawda? Także są 4 stopnie uszkodzenia. Ten pierwszy to jest taki najmniejszy, czwarty to już jest największy. I ja jak zrobiłem pierwszą artroskopię, bo te objawy, no po prostu pojawił się ból, pojawił się płyn w kolanie. Zrobiłem pierwszą artroskopię i u mnie był już ten czwarty stopień uszkodzenia chrząstki, czyli praktycznie kość, można powiedzieć, na powierzchni 2 na 3 centymetry była na wierzchu, tak, na kłykcie kości udowej, tak to można powiedzieć. I mówię, ja już musiałem zrobić przeszczep tak naprawdę, to była taka nowa metoda, udało się i dzięki temu mogłem jeszcze pograć, bo tak naprawdę wielu zawodników mając ten uraz, to musiało praktycznie skończyć lecząc się wcześniejszymi metodami, tak? Musiało skończyć już gdzieś tam jakieś kariery, tak? Bo po prostu no, nie było szans, aby grać z takim urazem. Czyli Klaudiusz, przechodząc do takiego nawet nie pytania, tylko podsumowania, że wszyscy tłumaczą, że piłkarze to nie są twardzi ludzie. Czy w twoim wypadku całkowicie to się nie zgadza, bo blisko 10 lat walki z bólem o to, żeby grać, bo to, co kochasz, chciałeś robić dalej, tak? Czyli od 23-24 roku życia stuknęło ci 32 i no niestety, te buty idą na kołek, ale nie dlatego, że nie chcesz, bo... No tak. Tylko, no, że musisz, no bo chcesz normalnie funkcjonować, chcesz chodzić, prawda? Tak. No to jest taki uraz, że wydaje mi się, że to się gdzieś kiedyś odezwie, tak? Ja już trafiłem do lekarza, bo gdzieś 3 lata temu, pamiętam już będąc w Krzoza, trenera Lasockiego, gdzieś coś tam się znowu zadziało,
Tak, no bo takie, powiedzmy, tematy jak gdzieś tam problemy rano ze wstaniem z łóżka, dosłownie gdzieś tam jakiś tam ból przez najpierwsze 15-20 minut po wstaniu, no to, to już, ja już się do tego przyzwyczaiłem, tak? Gdzieś tam jakieś po zabiegu jakieś takie ukłucia, tego typu rzeczy, no, no to z tym się jakoś, po prostu się przyzwyczaiłem do tego. No i, no i w pewnym momencie już miałem dosyć. Mówię, byłem 3 lata temu u lekarza, gdzieś tam robiliśmy rezonans, bo pojawiło mi się jakieś tam ciało obce w tym kolanie i nie wiadomo od czego tak naprawdę. I on już wtedy mi powiedział, że jak mam jakiś inny sposób na siebie gdzieś tam w życiu, no to, no to on mi... Powoli trzeba coś myśleć. On mi zaproponował wtedy, że już on by sobie dał spokój. Ja jeszcze przeciągnąłem 3 lata. Nie wiem, czy dobrze, czy nie. Teraz to już jest za późno. Ale no, no, no tak. No ciągnij wilka tak. Do lasu. No Klaudiusz, ty od, praktycznie od 14-15 roku życia, to jakbyśmy wrócili do takich archiwalnych wydań Gazety Ostrowieckiej, to otwierasz gazetę i no co jest pewne, tak? No, nie, musimy tłumaczyć. Reklama, nagrobki, informacja, że Klaudiusz Łatkowski powołany do kadry Polski, Klaudiusz Łatkowski wystąpił w kadrze Polski, Klaudiusz Łatkowski kolejnym powołaniem do kadry Polski. I ten Klaudiusz Łatkowski, jak ja pamiętam, zaczynałem się w tą piłkę bawić, to wchodziłem w to swoje tam sędziowanie, to pamiętam, że no Klaudiusza na meczu nie ma, bo Klaudiusz jest na kadrze, Klaudiusz nie zagra w winionach młodszych, tylko w winionach starszych, albo będzie grał w seniorach. I tak to zawsze wyglądało. No, eksploatacja tego młodego organizmu była chyba za duża, Klaudek, tak? Teraz możesz na to tak spokojnie spojrzeć, że tak, no. Ty byłeś tak eksploatowany. Znaczy tak niekoniecznie to było zaplanowane, a wręcz tak... No, wydaje mi się, że tak naprawdę jak się gdzieś tam człowiek wsłucha gdzieś tam w jakieś wywiady tych zawodników z tych lat starszych, tak, no to, no to każdy gdzieś tam jak powiedzmy w miarę przynajmniej troszeczkę się wyróżniał, no to on był, ta eksploatacja tych chłopaków była spora, także to, no tak było po prostu i no, no fakt, no, że tych meczów było dużo, gdzieś tam organizm młody, to tego nie odczuwałem, pamiętam, była sytuacja taka, gdzieś tam z tym kolanem odezwałem się na turnieju w Rosji, tam takim halowym, na stadionie, tak, to było w zimę, pamiętam, była sztuczna murawa. Tak, sztuczna murawa, to było pierwsze moje zetknięcie się ze sztuczną murawą, to był, mają gdzieś tam 16-17 lat, tak, no to naprawdę to było 15 lat temu i po kilku meczach, bo to były mecze, praktycznie graliśmy mecz, dzień przerwy mecz, gdzieś tam to kolano mi się przyblokowało, pamiętam, dostałem zastrzyk jakiś, tak? To było, bo były takie możliwości. Idziesz grać. Tak, i tak to wyglądało. No wtedy piłkarska blokada. Tak, tak być może od tego się zaczęło, tak? Gdzieś tam doktor, który mnie tam prowadził w Warszawie, jak mu powiedziałem o tej sytuacji, to możliwe, że od tego się wtedy zaczęło, tak? No nie wiem, ciężko stwierdzić, już nie wracam do tego, ale tak, no ta eksploatacja przy tym urazie, bo to jest tak jakby uraz taki właśnie, który gdzieś tam duże natężenie, duże obciążenia i im więcej, tak, tym to bardziej się gdzieś tam nasila i to się zużywa, tak można powiedzieć. Cały czas mówimy prawie o medycynie sportowej. Już tak, dużo o tym wiesz. Szczegóły, tak. W ogóle. Zobacz, Paweł jest blady, nasłuchał się o tym kolanie i widzę, że bo nikt nie wie, że Paweł jest przeziębiony, ale Paweł już kolano nawet boli, chyba już go boli to kolano. Wszystko przed nim. Klaudiusz, ale nie wiem, czy się zgodzisz z taką moją tezą, że twoją karierę można by podzielić w sposób bardzo płynny na dwa etapy, bo ty nie miałeś czasu na to, żeby dorosnąć w piłce. Byłeś tak, reprezentantem Polski dla 14, 15, 16, 17, 18, 19, dwukrotnie byłeś finalistą Mistrzostw Europy w 2001 roku w Danii, w Mistrzostwach Europy U17, później za 2 lata w Szwajcarii w Mistrzostwach Europy do lat 19 u trenera Zamilskiego, notabene Ostrowiaka, przypominam. I nagle okazuje się po tej słynnej, pamiętam, styczniowej chorobie, kiedy Krzo miał problemy w pierwszej lidze, w marcu debiutujesz w dorosłej piłce. Tak praktycznie nie miałeś tego czasu, żeby na przykład wejść do drużyny, tylko z marszu idziesz i grasz z normalnymi piłkarzami, z najsłynniejszymi wówczas piłkarzami w Polsce, prawda?
Tak jest, tak jest. To, tak to wyglądało. Tak naprawdę ja jeszcze gdzieś tam już trenowałem od praktycznie, można powiedzieć, 3 lat gdzieś tam przy tej pierwszej drużynie byłem, tak? Także nie grałem w meczach, wiadomo, trener Tuchel mnie gdzieś tam zabrał na pierwszy obóz, to miałem 15 lat, prawda? Także, także tak to się zaczęło. Ja tam byłem, ale większość tych chłopaków, co wtedy grali w Ekstraklasie, tak, po tej słynnej grypie, to musieli z marszu gdzieś tam. My nie byliśmy na to gotowi tak naprawdę. To były inne czasy niż jak są teraz, że gdzieś tam teraz w tych klubach Ekstraklasy jest dużo tej młodzieży, jest pomieszanie doświadczenia z młodzieżą. Wtedy jak pojechaliśmy na mecz z Górnikiem Zabrze, to tam średnia wieku w Górniku podejrzewam było 31-32 lata, tak? A my tam gdzieś między nimi biegaliśmy. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że to bardziej nam wszystkim zaszkodziło niż pomogło. Tak uważam. Nie, wtedy pamiętam w jednej rundzie chyba zdobyliśmy jednego punktu. Tak. To było chyba. Tak, to był mecz. Niemniej jednak recenzje zbieraliśmy dobre. No tak, bo to się tak patrzyło gdzieś tam na nas, wiadomo, tak przez, gdzieś tam przez palce, prawda? No, każdy kibicował z tej młodzieży. Tak. Chociaż tam było też paru zawodników, co zostali, tak, bardzo doświadczonych. No, sprawdzisz buty na kołku, ale przychodzisz co mecz na krzał, kibicujesz chłopaka. Tak. Jak oceniasz na przykład naszego, swojego młodego kolegę? No możesz tak powiedzieć, bo 10 lat różnicy, także tak było, byś miał opowiedzieć, prawda? Jasne, no. Mówię, no. Trzeba, wydaje mi się, że tak jak Paweł, no to dziwię się, że jeszcze gdzieś siedzi w trzeciej lidze, tak, na tym poziomie. Wiadomo, że to nie wszystko od niego zależy. Ja też uważam, że w życiu trochę trzeba mieć, może nie trochę, przede wszystkim trzeba mieć te szczęście, tak? Gdzieś tam trafić taki moment, ja też miałem taki moment, gdzie niby tak, trener Zamiński z Ostrowczanin, chociaż bardzo dawno wyjechał z Ostrowca, tak, on już się nie utożsamiał tak z Ostrowcem, bardziej z Warszawą, prawda, mieszka. I już wtedy się tak nie utożsamiał i powołał mnie na konsultację i po czym mi podziękował po tej konsultacji tak naprawdę. I gdzieś tam Tomek Lisowski, który grał wtedy na tej pozycji, złamał nogę, tak, bo na pierwszych meczach z Białorusią. No i gdzieś trener musiał znaleźć jakąś alternatywę, padł na mnie, akurat gdzieś tam ta forma poszła do góry i tak się to zaczęło, tak? I to mówię, to był ten moment taki pozytywny. Tak jak Paweł, no to mówię, to bardzo duże możliwości i mówię, no już wystarczy chyba tej trzeciej ligi. Co ty robisz w tej trzeciej lidze jeszcze? Chciałbym to wiedzieć. No. Też się czasami zastanawiam. Bo jestem świadomy tego, że ta szansa na wybicie była, tak jak rok temu, czy dwa lata temu była. Przypomnijmy, że Paweł został nadzieją sportową roku, dwa lata temu. Tak. Miłe tak. Wyróżnienie. Tak. Były już testy, test mecze w wyższych ligach, czyli cały czas coś tam w powietrzu Paweł wisi. Tak, do tej pory wisiało, teraz może troszkę mniej. Ale no tak jak mówię, ta szansa była i te nadzieje były, teraz troszkę opadły, ale wciąż ta nadzieja jest, że w końcu się uda wybić z tej trzeciej ligi. Nie ma takiej klauzuli jak u Neymara, że to nie. Mówisz, bo może my nie wiemy, a może taka jest klauzula jak u Neymara i ciężko jest, prawda? My tu rozmawiamy, a może chodzi o te grube miliony. No nie, aż tak to nie. No i cóż, no zobaczymy, co czas pokaże, co będzie po tym sezonie, jak to wszystko się ułoży. Przede wszystkim na tą chwilę to chciałbym po prostu grać jak najwięcej, bo jak do tej pory ta runda jest dla mnie troszkę pechowa. Po pierwszym meczu, gdzie czułem się naprawdę dobrze mi się grało, przyszedł uraz pleców, opuściłem 3 mecze chyba. Potem znów wróciłem, teraz złapała mnie choroba, więc znów musiałem opuścić mecz z Chełmianką. Więc... No i dlatego się nie zremisowali tylko w sobotę. No ale Klaudusz siedział, trzymał kciuki, wiesz? Punkt wytrzymał, ale zabrakło Pawła, bo byłyby 3, tak? No. Nie wiadomo, tak. Jakby to było. Nie, Paweł, pytam o takie rzeczy, ponieważ poruszałyśmy już tą kwestię kilka odcinków temu, rozmawiając z trenerem Krawcem, z trenerem Wójcikiem i tych transferów brakuje, bo ta masa dzieciaków, wy zaczynaliście w jakim wieku obaj? 8-9 lat? Trener pierwszy? Z
Sławomir Góra. I zobaczcie, ta droga jest cały czas, produkujemy w Ostrowcu te talenty, dochodzimy do jakiegoś etapu ostatnim i nie ma konsumpcji. Ostatnim Kapsa z Wychowanków, chyba takim znaczącym transferem, kiedy przechodził z Krzo do Wisły Płock. No, mamy jeszcze Daniela Dybca, prawda, który na poziomie ligowym w tej chwili kopie piłkę, Żaba, który kilka lat temu opuścił. Się utrzymuje cały czas. I brakuje, Paweł, i brakuje, wiesz, to jest presja, no my tą presję to my troszeczkę tak musimy wypchnąć, bo kasa klubowa się ucieszy, kibice cię pożegnają, zawsze możesz, Klaudiusz wracał do klubu dwa razy. Tak. Klaudiusz wracał dwa razy, zawsze, wiesz, trafisz, tak. Stadion się nie przeniesie, to samo miejsce. No, trzymamy kciuki, Paweł, chcielibyśmy cię zobaczyć, ja pamiętam twój udział w Coca-Coli i dosłownie tyle do wyjazdu na obóz na Ukrainę dla 10 najlepszych w Polsce. W twoim roczniku, prawda? Pamiętam, że pojechałeś na turniej finałowy i... Tak, właśnie dobrze to pamiętam. Na początku to była, najpierw były te konkursy na tle wojewódzkim, więc w tych pierwszych konkursach... Zjadłeś wszystkich, no co się będzie oszukiwać? Zjadłeś wszystkich. Byłem piąty. Technika cały, była. Byłem piąty cały w Polsce. Najlepsza wydolność i jedno... cyfrowy wskaźnik klatki tłuszczowej, tak? Poniżej 10, tak. Taki ulubiony przez trenerów przygotowania fizycznego. I było blisko tego wyjazdu, tam może byś się pokazał, ale 20 niespełna 3 lata. No to powiem ci, że to jest taki wiek, że ta trzecia liga to może być taka trampolina. Bardzo byśmy chcieli. Ja myślę, że trener się nie najmniej, Tadeusz, pozdrawiamy cię, ty najmniej byś chciał, żeby ci Paweł odszedł, ale no... Potrzebujemy też takich transferów do wyższych lig, prawda? Potrzebujemy, żeby ta młodzież ostrowiecka zobaczyła kolejnego Ostrowiaka w wyższej lidze, daj Boże w telewizji, żeby była taki punkt odniesienia, tak? Nie tylko te gwiazdy z Champions League, z reprezentacji Polski na zeszytach, na okładkach, na naklejkach, tylko żeby namacalnie był chłopak, który wychodzi z naszego środowiska. Wspomniałeś, Tomasz, o Ukrainie, ale ja taki mecz upisałem, że Paweł już na Ukrainie 3 bramki strzelił, tak? Był, tak. I to chyba wszystkie 3 z rzutu wolnego, tak? Tak, dokładnie tak. Który ten turniej zresztą wygraliśmy na Ukrainie. To było z trenerem Rafałem Barańskim. No mieliśmy wtedy świetny skład i pamiętam pierwszy mecz wygraliśmy chyba z Dynamem Kijów 4-1 nawet. Później z Charkowem 4-0. I w finale chyba z Dynamem Mińsk. Pokarnych wygraliśmy. Więc naprawdę. Ale też skutecznie egzekwowałeś. Wtedy akurat nie trafiłem. Wtedy akurat nie udało się. Czyli Paweł, chcielibyśmy, żeby te kontuzje, przepraszam, Darku, żeby ci te kontuzje omijały, bo 23 lata, zobacz, Klaudiusz 32, no niestety, ale jak mi pokazywał to kolano tak z miesiąc temu, to mówi, że się cieszy, że ono się jeszcze zgina, tak? Że się prostuje i to jest dla niego w tej chwili radość. Nie do końca. Dokładnie. Ale Klaudiusz taki, no chciałbym powiedzieć, że w czepku urodzona, ale pamiętam zawsze od młodego te wszystkie kadry, wyjazdy, Klaudiusz, to ty zobaczyłeś, no to nie jeden marzy o takich wakacjach, tak? I co to ty poznałeś ludzi, zwiedziłeś Europy i świata, poznałeś takiego drygu troszeczkę, nauczyłeś się z pewnych zasad, tak. Punktualności, że jest zbiórka, że są prawa, że jest wylot, że jest przyjazd, że żyje się 7 dni w tygodniu, czasami nawet brakuje jednego dnia. I bardzo płynnie przeszedłeś do takiego etapu, że piłka już nie będzie dominująca, jest żona, jest pociecha mała, pozdrawiamy też przede wszystkim Kasię i trzeba było rodzinę utrzymywać, prawda? Tak. Sprawnie to zrobiłeś, prowadzicie razem z małżonką i ze znajomymi fikumiku, do tego ty jeszcze się realizujesz zawodowo. Jesteś takim bardzo dobrym przykładem, że można wyjść z piłki albo już w trakcie grania w półzawodowo w piłkę można o przeszłości myśleć, prawda? I to jest chyba ważne, że nie siedzisz w tej chwili co dalej, tylko ty po prostu z bólem odwiesiłeś, tyle to jest 20-30 para butów na kołku twoich piłkarskich. Nie, to, na pewno. Znam to. Trwa kłótnia. Ja podziwiam Kasię, tak. Kłótnia w rodzinie, kto ma więcej butów, czy Klaudiusz, czy Kasia. Ale wiesz, że to nie jest zdrowe, jak Klaudek ma więcej par butów piłkarskich niż Kasia Szpilek, to... Ale dobrze, że skończył granie, to w tej chwili to się jest szansa, że będzie tak, wiesz, szło do, że Kasia będzie prowadzić ten wyścig. Wszystkich pogodzi Olek mały, który będzie miał najwięcej butów. Tak. Jest taka nadzieja. Tak, no nie wiem, do czego mam się odnieść, do tych butów, czy... no, jeżeli chodzi o buty, to na pewno tak, to od
praktycznie pierwsze buty, jak się gdzieś tam, ja jeszcze nawet mam takie zdjęcia z meczów międzypaństwowych, nawet ostatnio gdzieś tam odkopaliśmy takie zdjęcie, to rzeczywiście wszyscy jesteśmy, wszyscy są w butach tam czarnych, prawda, takich czy takich, a ja już miałem jakieś te buty gdzieś tam srebrne, czyli praktycznie pierwsze buty, jak wyszły w kolorze innym, no to wtedy już jakoś tak zawsze mi się podobały. Wiem, że to był czas taki, że gdzieś tam szatnia też reagowała na to. Gdzieś tam mnie ci starsi koledzy odbierali tak pozytywnie jakoś, tak mi się wydaje. I gdzieś tam zawsze były te docinki takie w formie żartów, ale to były jeszcze takie czasy, że gdzieś tam nie wszyscy mieli taki komfort, tak? Że gdzieś kupili takie te buty, jakiś młody zawodnik kupił te buty w kolorze, nie wiem, czerwonym, czy właśnie srebrnym, czy białym, to już tak go ta szatnia gdzieś tam dopadała, że jednak tak. Jest mocno, moment wracał. Dzisiaj mamy takie czasy, że dzisiaj jak ktoś wyjdzie w czarnych butach, to jest, to się odwróciło. Gdzieś jest uważany za jako coś dziwnego, tak? No teraz te buty takie są, no fakt. No, gdzieś tam te wszystkie, tam chłopaki też się znajomi z tych czasów, co graliśmy gdzieś tam w tych młodzieżowych, tak? To się śmieją do dzisiaj, jak się tam widzimy. Tam, no to mi zostało, tak? Zawsze te buty, jakiś nowy model, ten kolorowy, to zawsze gdzieś tam kupowałem. Czyli gdyby Kamil Kutryba chciał otworzyć tam na osiedlu drugi sklep, to spokojnie mu półeczkę z butami, społecznie no tak, to wyposażysz. Mówię, tych butów zawsze było dużo, no a tutaj wracając do tego tematu, gdzieś tam... Jak udało się przejść, Klaudiusz, właśnie? Bo to dla nas jest ważne, tak naprawdę, jest takim to dobrym tam, przykładem. Tak, no trochę już miałem dosyć tej sytuacji tutaj, tych problemów finansowych, tak, no bo w wieku tam 20-13 lat można sobie pozwolić na to, że człowiek się chciał promować i grać, można powiedzieć, za darmo, prawda, ale no przyszedł czas, że już miałem żonę, no i trzeba było już tak zarabiać i no ja żyłem z piłki i tu nie było dużych pieniędzy nigdy, ja nigdy tutaj nie zarabiałem dużych pieniędzy do dzisiaj, także mówię, ale jakoś nigdy nie narzekałem, zawsze sobie dawałem radę i po prostu był moment, że gdzieś tam żona była w ciąży, prawda, a ja 8 miesięcy praktycznie nie brałem z klubu ani złotówki, prawda, i to był wtedy, też mnie to tak trochę uderzyło, bo był prezes wtedy, który decydował po prostu, że ten zawodnik będzie miał opłacone, ten nie, ten tak, ten nie, ten poczeka, ten dostanie połowę, ten dostanie 40%, i jak ci, co dostawali mnie i pytali się dlaczego, to on powiedział, no bo on tak decyduje, prawda? No i dlatego tak uznałem, że już gdzieś tam nie wypłynę, bo po kontuzji tam zatraciłem wiele cech, których i tak nie miałem na wysokim poziomie, tak? Jakieś, powiedzmy, kwestia szybkości, zwrotności, zawsze u mnie to kulało, a po kontuzji, po tej dwuletniej praktycznie, 18 miesięcy miałem przerwę od meczu ostatniego do pierwszego sparingu, także to już zatraciłem, czułem, że nie jestem w stanie tego gdzieś tam nadrobić, no bo nie. I po prostu zacząłem się gdzieś tam zastanawiać, czy nie lepiej zejść do ligi niżej. Zadzwonił akurat Irek Pietrzykowski z Granatu Skarżysko. Dla mnie to się wydawało dziwne, no ale on mówi, Klaudiusz, dostaniesz takie pieniądze, ale miesiąc ja ci to gwarantuję, tak? I jak ja tam byłem 3,5 roku, raz było opóźnienie kilka dni, gdzie jeszcze prezes przeprosił nas, że musimy czekać na to, tak? Także, no i to była taka decyzja, zejść do ligi niżej, trenować 3 razy w tygodniu, zawsze po południu i szukać pracy po prostu. No, Przemek Ryński, tak się złożyło, mój kolega serdeczny, pozdrawiam, pomógł mi gdzieś tam z tą robotą i no i tak się udało, że gdzieś tam się zaczepiłem. Wiedziałem, że się odnajdę, tak? Wiedziałem, że się odnajdę i to się potwierdziło. No i tak gdzieś tam człowiek złapał trochę tego tlenu i mówię, no uważam, że to jest dobra decyzja tak naprawdę i gdzieś tam, że jak trzeba sobie w pewnym momencie powiedzieć, że człowiek już gdzieś tam wyżej w pewnym wieku nie wypłynie. No zdarzają się przypadki, nie wiem, Grześka Piechny, prawda, ale tak, to jest tak, jeden przykład na kilkadziesiąt czy kilkanaście sezonów, że coś się takiego wydarzy, no to jak człowiek na to liczy, to może się obudzić z ręką w nocniku, także no i tak się udało, tak. Gdzieś tam potem pojawił się pomysł własnego biznesu, to bardziej pomysł żon, tak, czyli mojej i naszych tam przyjaciół. No i tak udało się wystartować. Można było łączyć i piłkę na tym niższym poziomie, prawda, i własną pracę gdzieś tam pomagać, także tak to wygląda.
To jest też ważne, co wspomniałeś, że generalnie no, szatnia szyderą w piłce no, no, bardzo mocna i ktoś to tak. Tego nie złapie, ma ciężkie na życie, ale mówisz, zobacz, mówisz o Ryśku. Ja rozmawiam z Tomkiem Żelazowskim, to mówi Dadziu, wspomina chłopaków, trzymają się tak, razem, tak? Ty zresztą pamiętasz tam jeszcze starą partię. I też to jest fajnie, że sobie pomagacie. A jak jest z młodzieżą teraz? No, czy oni przez smartfony się kontaktują? Czy ja? Tak, tak, to się zdarza. Mieliśmy przykład nawet chłopaka, który gdzieś tam siedzą w szatni, co chwilę robił jakieś zdjęcia. To Paweł może powiedzieć, to są jakieś snapy, tak? I wrzucał, to był taki chwilę u nas. Live tak. Paweł, wy jeszcze rozmawiacie, spotykacie się, czy już tylko... Paweł wie, może powiedzieć, że ja generalnie trochę z tych czasów jestem tych starych i ja byłem trudny, bo ja gdzieś tam reagowałem zawsze nerwowo, chłopaki tam, młodzież narzekała na mnie, ale to też gdzieś tam... Ma taka rola chyba starszego być przy. Tak, ja tam wiadomo, ja też trochę przeginałem w drugą stronę, ale to wynikało właśnie z chęci tego, żeby gdzieś tam, żeby wygrywać mecze, żebyśmy grali jak najlepiej. Także tak, no, tak jak mówię, no, z Pawłem też mieliśmy wiele takich... nawet na treningach, jakichś tam scysji, jakichś takich... Spiąć. Tak, spięć. Tak? Ale akurat Paweł to jest na tyle ułożony chłopak, że ja też tam w pewnym momencie tam odpuszczałem, bo wiedziałem, że on po prostu jest dobrym piłkarzem, prawda? A no jest paru takich, co gdzieś tam uważają się za dobrych piłkarzy, a tak naprawdę no, są na czwartym poziomie rozrywkowym. Trzeba powiedzieć, prawda, także... Czyli mówisz, że taki Krystian Kanarski by się nie przydał w szatni młodzieży? No Krystian jest, także on gdzieś tam też nawiązuje do tych czasów, tak? No na pewno to jest... Patrz, właśnie... dyplomacja 100%, nawet nie mrugnął, nie uśmiechnął się, widzisz? Tak, także Krystianowi się zdarza cały czas, on też gdzieś już nie jest taki nadpobudliwy, jak tam był kiedyś, to trochę też już jest starszy, prawda, ale zdarza mu się tak gdzieś tam wstrząsnąć szatnią, no bo wiadomo, trener Tadeusz Krawiec, no to raczej gdzieś tam spokojnie stara się merytorycznie podejść, a Krystian gdzieś tam tą motywację, tak, to ciśnienie, podnieść. Tak, to jest ważne, też ja też uważam zawsze, że to jest ważne, jak ma to wyglądać. Trener na ostatniej konferencji prasowej mówił, że siódme miejsce jest dobre, co prawda były mecze, w których można było dorzucić ten, wzbogacić ten dorobek punktowy. Jak oceniasz to siódme miejsce po 9 kolejkach? Oceniam, że jest nieźle, zwłaszcza patrząc na tą rewolucję, jaka była przed sezonem. Odszedł praktycznie cały trzon drużyny, tutaj z Klaudkiem, ze Stasiem na czele, ale też Mateusz Podstolek, Mateusz mianowany, więc była wielka niewiadoma, jak to będzie wyglądało. Doszło dużo nowych chłopaków, ale całe szczęście wrócił trener Krawiec, który to fajnie poukładał znów. No i cóż, no, mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej. Myślę, że gramy nieźle w piłkę. Wiadomo, zdarzają się i lepsze, i gorsze mecze, ale myślę, że na to wszystko, co się wydarzyło, to miejsce, ta zdobycz punktowa jest dobra i jest się z czego cieszyć. No to dobrze, Paweł, teraz troszkę tak zgrać w tej szatni, to teraz tą szatnią zarządza. Miki, kapitan, ty drugi kapitan, tak? Tak, ale myślę, że nie ma takiej... Musi się to wszystko ułożyć? Że nie ma głównej osoby, która tak dowodzi, jest... Mamy bardzo młody zespół i tutaj każdy jest, można powiedzieć, że taki równy. Wiadomo, Tomek Persona prowadzi, jeśli chodzi o atmosferę drużyny. Musi być taki człowiek, bo inaczej szatnia jest kulawa, mocno kulawa. Jak nie ma Tomka w szatni, to jest tak troszkę niemrawo. Więc, ale tak to głównodowodzącego nie ma. Myślę, że każdy fajnie się odnajduje w tej szatni, każdy ma dobry kontakt ze sobą, jest fajna atmosfera i to najważniejsze. Myślę, że to się przekłada też na boisku. Ja tak zauważyłem, że oni są w tej chwili, mają średnią kadrę, jeśli chodzi o wiek, są jedną z najmłodszych kadr w historii tego klubu. Ta kadra sięga ledwo 22 lat i tak się złożyło, że Pawłowi przyszło przejąć opaskę kapitańską w wieku 22 lat. To też jest wydarzenie w klubie, bo nigdy się nie zdarzało w tym wieku, żeby już dzierżyć taką funkcję w zespole. Daniel Dybiec był chyba.
kapitan Łotrz. Był młodszy? Tak, Daniel. Wcześniej chyba to Mariusz Jopie. Pamiętam chyba takich czasów tam starszy, gdzieś tam może tak nie zdarzyło się. I cały czas mówimy o wychowankach. Wszystkie nazwiska, które padły, wychowankowie. Od takiego Kajtusia, od tych bocznych boisk, od Sławka Góry, poprzez wszystkie szczeble do szatni seniorskiej. No teraz, Klaudiusz, ja mówiłem o Olku, o synie Klaudiusza. Też biega już za piłką i już widzę, że te ruchy już takie są, piłkarskie, dobiera, także kto wie, bo ty czekają w szatni, tak, będzie to na każdy kolejne pokolenie, które zmieni barwę w kształt. No to tych ruchów, a to żeby nie przejął po mnie, jednak niech się trochę tam żwawie rusza, a zobaczymy, no tak, mówię, to akurat to nie była dobra cecha. Tak zauważyłem, że lewą nogę też ma lepszą niż prawą. Tak, także to no mówię, teraz są możliwości ogromne. No, byliśmy teraz rzeczywiście na turnieju w Warszawie, no, 5 boisk ze sztucznym pod halą. 5 boisk ze sztuczną trawą, tak, turniej organizowany, no są te możliwości, no za naszych czasów takich nie było. Także trenowaliśmy jeszcze, ja jeszcze załapałem się na tą tak zwaną Saharę, tutaj boczne boisko, gdzie nie było w ogóle trawy, tylko była... Pamiętam. Kopy tenisowe były. Tak, no i tak, na korcie tenisowym, tak, pamiętam, jak zdarzyło mi się raz wybić szybę w hali, tak, pamiętam, trener Gałka wtedy tam ostro mnie zrugał. No uderzyłeś w okno, tak? Uderzyłem w okno, dokładnie. Fakt, że ten strzał poszedł na wysokość 20 metrów czy 15, no mówię, no tak było. Tak. Teraz... Jeśli chodzi o te strzały z tymi okienkami, to mistrzem był Adrian Sobczyński, który na płycie boiska Ferencváros jako pierwszy piłkarz w historii klubu przekopał piłkę przez budynek. Aha. Państwa serdecznie dziękujemy. Kończymy 10 odcinek. Miejmy nadzieję, że do piłki powrócimy w następnych naszych odcinkach. Tematów nie brakuje. Będziemy chcieli je w przyszłości realizować. Miejmy nadzieję, że pokazaliśmy chociaż jeden wątek zmiany pokoleniowej w klubie. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Klaudiusz Łatkowski. Dziękuję bardzo. Paweł Czajkowski. Dziękuję. Trzymajmy kciuki za Krzo. Zapraszamy na mecze. Kibicujmy. Dariusz Kisiel. Tomasz Wąk. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.